Pan radny Zięba dba tylko o swoją popularność. No cóż, cóż on zrobił, oprócz tego, że wydał córkę za senatora? Przepraszam bardzo. Wyszłam za kogo chciałam. Tak się rodzą układy. To nie jest jeszcze karalne. Ale to, że pan radny Zięba nas okradł, to już podpada pod paragraf. Ale to jest pomówienie, nie ma pan prawa. Myli się pan, panie senatorze. Mam na to dowody. Ale o czym on mówi? Gdzie pan był 20 kwietnia zeszłego roku? Chyba w Paryżu. W Paryżu. W Paryżu? W Paryżu. Byliśmy na urlopie w Paryżu, ale za wycieczkę sami żeśmy zapłacili. To jest lista sesji Rady Miasta z 20 kwietnia. Jak to jest, że obok pana nazwiska widnieje pana podpis? Pan nie był na Radzie, a wziął pan za to pieniądze. Pan nas wszystkich oszukał i okradł. Jak można ufać takiemu radnemu? Ale to niemożliwe. No chyba, że się pan teleportował.